Witajcie, meczki z Cicero, w kolejnym odcinku z Hardware 4 na modyfikacji Kedelux jako Malta. W ostatnim odcinku tak naprawdę wypowiedziano nam wojnę i przez to po prostu, no niestety, jesteśmy w wojnie, co z jednej strony jest fajne, bo mamy war economy, z drugiej strony nie fajne, dlatego że się z nami miejsca skończyły. No, więc jedyne co możemy sobie teraz budować. Słownie trzy jeszcze porty mogę tu? Wow. Jesteśmy naprawdę napakowani. Możemy sobie podbudować dosłownie wszystko. Możemy sobie wybudować to? Nie, nie możemy. No, możemy sobie infrastrukturę podbudować, co dostaliśmy boosty. Możemy lotnisko sobie podbudować, możemy radar sobie podbudować. No, zanim wszystko możemy podbudować, dlatego że nie ma to jakoś zbytnio sensu. Więc tak, nasze na razie tutaj nasza flota właśnie submarinesów powoli jest budowana, ale znak podkreśleniem powoli, dlatego że trudno mi określić, czy w ogóle nam się uda. W ogóle cały nasz manpower idzie z tylko. Szukam tego. Z tego idzie nam. 2500 co tydzień przychodzi do nas ludzi. W ogóle pytanie jest: przyszło do nas więcej wojska niż cała nasza wyspa ma, więc nie powiem. Jest super. Dalej próbuję tutaj jakoś poogarniać sobie jakieś małe sprawy. No niestety, ale no już tutaj nam eksport idzie, ale my nie możemy, bo my jesteśmy w wojnie i to właśnie jest ten problem. Tak naprawdę możemy tutaj pójść kolejne to i to akurat może nam zwiększyć. Teraz budujemy oczywiście tych Marines. Marines niestety potrzebują no trochę ekwipunku, a my jesteśmy naprawdę biedni w tych sprawach. Więc to co na razie robię, to dodaję jeszcze tutaj jakieś dywizje i gdy osiągnie to maksa, to ja już po prostu tego nie robię dalej. Więc tak, już prawie kończymy tutaj nasze właśnie gałąź gospodarczą, która po prostu nam doda kolejny po prostu. Dosłownie mamy tutaj mnóstwo tego i naprawdę trochę trudno jest to ogarnąć. Ogólnie rzecz biorąc, czy już nam się zrobił z językiem? Zrobiło nam się z językiem, więc moglibyśmy sobie dosłownie zacząć po tym język nieco poprawiać, bo język jest bardzo ważny. Więc tylko tutaj wykonamy to i już będziemy kończyć. Tutaj jakiś Brotherhood, nie wiem co to jest Brotherhood. Silnika już lepszego nie będziemy robić. Okej, Antanta weszła do Europy. To co chcieliśmy w sumie. Ale tak naprawdę my wejdziemy do wojny, kiedy coś się porobi. Bo my dosłownie nie mamy zbytnio dywizji na to, żeby wejść do wojny. W ogóle jesteśmy w trakcie tej wojny z Fiume, więc no niestety to jest taki problem. Możemy sobie podbustować nieco nasze tutaj rzeczy. Tutaj wojna domowa, nic nie powinno być problemu. Na szczęście komuna, jeżeli walczy z nimi, to może ściągnąć sobie tutaj, wiecie, tutaj nieco dywizji i wtedy Niemcy będą mieć łatwiej. W ogóle oni dopiero Alasz Ordę atakują, więc to naprawdę im się drzewko skończyło, bo jest takie krótkie. Ogólnie Mongolia. A, to jest Brotherhood. Więc tak, Mongolia tutaj robi, że tak powiem, Sick Mode. Więc tak, my potrzebujemy generała ciebie, bo ty jesteś dobry w tym, ale ciebie damy jako obronę. On jest chyba Brytyjczykiem. Więc tutaj dajemy ciebie. No i na razie będziemy próbowali. No mamy taki jeden tutaj porcik, który można było spróbować, tylko że zapewne jest broniony. Więc to jest ten problem. Niestety nie mamy opcji, żeby dołączyć do kogoś, co byłoby znakomitą opcją, ale no niestety nie mamy. Jeszcze sobie porozglądam się, czy coś ciekawego mamy do zrobienia, ale nie wydaje mi się.
Coś tutaj możemy jeszcze porobić. Już do armii sobie możemy porobić. Tutaj chyba powinien być jakiś człowiek, ale jako, że nie mamy żadnych dowódców, to się nie dziwię, że tutaj nie mamy tego. Okej. Ja chciałbym jakiś do ataku. Ten komando. Dwa komando mamy. Mi się podoba. Okej. Czy oni zaatakowali Fiume? Tak, zaatakowali Fiume. Nice. Dosłownie mają tylko jeden, taką jedną prowincję do niszczenia. Dobra, nas to nie obchodzi. My to już mamy zrobione, więc pójdźmy tutaj dalej. Zróbmy to. Mamy jeszcze to ulepszenie, więc to mi się podoba. I tak, Bułgaria. No Bułgarię, Bułgarzy zostali wypchnięci. Okej, ruskie są atakowane przez inny ruski. Tylko jest taki problem, że oni się rozbili na miliard części i cokolwiek miało być kiedyś Rosją, już Rosją nie jest, więc dosłownie Rosja jest słaba, więc to jest dla nas super sprawa. Niestety, ale Lizbona jak zwykle jest jeszcze gorsza w tych sprawach. A my powoli musimy sobie tutaj zbierać. Szukam takich dodatków, które byłyby dla nas w sumie ok. Na razie ja tutaj robię, że tak powiem, rzeczy, które nie są aż takie dobre dla nas. Oj, wiecie co robimy? Marynarka. Nie możemy żadnej marynarki wziąć. Nie. Okej, więc dosłownie my tutaj nawet nie mamy żadnych klejmów, więc szkoda. Jeszcze coś. Nie, to jeszcze. Dobra, weźcie sobie to. My nie potrzebujemy. No i właśnie tutaj się zwiększyli się kompletnie. Okej, tutaj to zrobiliśmy. I możemy kolejny reset slot zrobić. Rozumiecie to? Kolejny reset slot. Okej, Niemcy zaatakowali, albo nie wiem kto zaatakował. Oraz oni też zaatakowali. Wow. Myślę, że to jest czas, żebyśmy my dołączyli do wojny. O, macie los Panama. Jaką macie okropną flagę. Więc my możemy to usunąć. I dołączamy do wojny. Jako, że i tak nikogo nie ma tutaj, to możemy dołączyć, a jako, że oni mają tutaj wielką flotę, to zapewne będą nas chronić jeszcze tą flotą. Więc my tutaj wprowadzamy naszą wielką flotę na nasze oceany. Tutaj wielki pokój, bo Osmanowie zostali pokonani. Ale nie do końca, bo dosłownie tutaj ile im dywizji zostało? Było mnóstwo jeszcze. Ale to chyba niektóre niedługo znikną, bo tak mają. Nie, jesteśmy socjalistami, ale ja jestem pobożnym socjalistą. Wy jesteście bezbożnymi. Okej, więc tutaj jeszcze robimy. W ogóle jak tam wygląda? Nawet nie zrobiliśmy wszystkich portów. No, tak to wygląda. Okej, w takim razie my tutaj będziemy atakować i zobaczymy. No, mamy tutaj dużo dywizji, sobie jeszcze wystawię tą jedną. Niech ona dołączy do tego rozkazu. Może dołączyć? Właśnie, dołączy. I tutaj możemy kolejną rzecz. Możemy już badanie nad atomowym właśnie czymś, nie wiem. Nie wiem, cokolwiek na Malcie mogą tutaj robić. My wystawiamy i to chodzi o to, że póki oni nie będzie mieć tutaj właśnie jakby tutaj statków, że tak powiem, wrogich, to powinno być ok dla nas. A my szczerze powinniśmy robić wojsko. Więc pytanie jest, czy coś, co nam da. Możemy sobie zwiększyć, plus manpower, plus dwie militarki.
Okej, okay, więc wygląda na to, że powinniśmy wypowiadać wojnę. I jak? Nawet nie ruszyła nasza ofensywa, bo jest tutaj zbyt dużo statków. Danumia, proszę, wystawcie te statki. Prosimy. Dlaczego ci? No wy prawie umieracie. To jest wyjątkowo socjaliści. Dobrze poszło. Tybet? What the hell? Okej. Raz tak. Ciebie nawet nie wiem po co. No i się skończyło na tym, co myślałem, czyli że dosłownie nie mamy tutaj większości. No. Potrzebujemy po prostu jakiegokolwiek wsparcia, żeby tutaj było zielone. Wtedy nam się uda, tylko że no niestety nie. Niestety AI nie będzie tutaj nic robiło, a do tego jeszcze Antanta dosłownie we're able to pursue pro international foreign policy, but not pan-Arabic. Nawet nie potrzeba nam pro international, jeżeli jesteśmy przeciwko. I co niby to nam daje? Nawet nie wiem co. Znaczy się i tak chcę zrobić to, więc tak naprawdę to nie ma znaczenia zbytnio dla mnie. Okej, okay, póki wysyłają mi konwoje, to też jest fajne. Okej, okay, American Union States. Ci to nam wysłali. Nice. Więc tak, dosłownie my musimy poczekać, jak tutaj cokolwiek się stanie. Bo dosłownie nic tutaj się, nie może się stać. Oni się zdesantowali, a my nie możemy. Możecie convoy raiding robić, na przykład. Nasze dywizje? Tutaj na... O, masz los. O, jest! Jest zielone! Ra, desantujcie się. What the heck? Dosłownie się wy... Dobra, w jakąś wielką bitwę wleciałem, w środek wielkiej bitwy. Dobra, to wy zamieńcie się w tych wsparcie. I jesteśmy! Wylądowaliśmy! Ruhohoho. Dobra, ale jedna dywizja musi zostać. Dobra, wszyscy. Przejmujemy tutaj. Okej, okay. Przejęliśmy. Usuń sobie to. I szybko. Szybko moje dywizje. Dobra, przekrocz to. Dobra, zajmijcie tutaj jak najwięcej. Musimy sobie Palermo zdobyć. No, nie tak, zapomnieli właśnie pilnować tego i teraz się tutaj im zdesantowali. Okej, okay, przyjmiemy wszystko, dosłownie wszystko przyjmiemy. Nie mamy konwoi, żeby to zrobić, ale... O, maść los Lovecraft, jeszcze jest do nas. Dobra, więc szybko tutaj co jeszcze towards to... Więc tak, musimy pozbyć się tych tutaj. Więc dosłownie... Będziemy próbować z wszystkich sił, żeby ich wyprzeć. Nie wiem, czy to się uda, bo dosłownie nasza armia jest słaba. My spróbujmy to zrobić na convoy raiding.
low risk i w sumie jeszcze split automatically. Okej. Okay. Tutaj nam wysyłają rzeczy. Potrzebujemy nasze Marines, jedyna dobra dywizja. Niestety nie idzie jej. Więc niech płyną tutaj. Ta jedna dywizja, która to są nie broni, no to nie powiem, trochę słabo idzie. Ale zdesantowaliśmy się, to jest ważne. No i spróbujemy cokolwiek zrobić. Tutaj weźmy to. Chodzi o to, żeby oni nie mieli czasu, żeby sobie organizację zbytnio zrobić. Dobra, wyślijcie jakąś dywizję, żeby ona tutaj przyszła i się broniła. Musimy bronić sobie tego jednak portu. To wygląda słabo. Się zdesantowaliśmy, ale niestety nasi sojusznicy to nic nie robią. Niemcy to nawet nic nie przekroczyli. A Antanta to wiadomo, to jest Antanta. Okej. Zasłonie się zbytnio skupiam na tym. Ale nie mogę inaczej, ponieważ trudno tutaj, że tak powiem. Bo jeżeli ich się tutaj nie wypnę, no to będę mieć problemy później. A ci tutaj, to ja mogę się obronić przed nimi tutaj, więc nie jest jakiś mega ważny. Oczywiście później, żeby przejść, to mógłby być już problem, ale póki co to nie jest jakiś ważne dla mnie. Na szczęście nasi Marines to są takie dosyć potężne dywizje. Ale my nie mamy tak naprawdę karabinów. No. Mnóstwo karabinów nam jest potrzebne. Ci jeszcze nie mają wojny z Rosją. Tych, co bardzo chętnie bym chciał, żeby jednak Austriacy nieco bardziej mi pomogli. Naprawdę musimy ich organizację zdjąć i oni powinni umrzeć, bo AI nie potrafi się wycofywać z prowincji. O właśnie. Więc jak już to mamy, dosłownie tą jedną dywizję wysyłam tu, tą jedną dywizję wysyłam tu i zajmijcie się czołgami. Dosłownie czołgi po prostu strzelamy z karabinów i tyle. To jest nasza strategia. Może wreszcie jakiś pocisk zniszczy je. Okay. Okay, dostaliśmy wsparcie od Brytyjczyków, jak mi się wydaje. I tak, tutaj możemy sobie dostać to. A czy jest gdzieś indziej, gdzie możemy dostać? Tutaj możemy nawal. Dlaczego ja tego nie robiłem? Przecież tutaj jest tak dużo dobrych rzeczy. Zara więcej do tego. Już nawet konwoje nie budujemy. O nie! Przestali atakować. Zara jest zielony, ale zielony to nie zawsze oznacza dobry kolor. Na razie tutaj możemy się bronić. To nie jest jakieś bardzo trudne. Mamy w ogóle
generała, który ma dobrego perka. Jeszcze dobrego perka, jakiego wybierałem do obrony. No ale ten to trochę, że tak powiem. O, już się zmienia, bo wreszcie mu się kończy organizacja. Więc już niedługo powinniśmy go wyprzeć. Póki dla pewności będziemy ciągle dodawać. Już mamy pełny zielony. Nice. Ok, więc wy wszyscy tutaj. I tak naprawdę straciliśmy statki. Nie wiem. Mamy jedną. Tak naprawdę chyba nie straciliśmy żadnego statku. O! Zapomniałem, że mamy kogoś, kogo możemy tutaj dać do tego. W sumie dobrze byłoby to dać na samym początku. Okej, w takim razie jak tutaj jesteśmy, no to wreszcie możemy rozdzielić sobie nasze dywizje, dać tutaj medale, które powinniśmy wcześniej dać. I teraz musimy czekać, dosłownie. Na tym to polega. To jakieś konwoje od czasu do czasu udaje nam się złapać. Ale niestety może nie jest aż takie znakomite. Robimy to. No przydałoby się nam, że tak powiem, ogarnąć nieco więcej, jeżeli chodzi o sprawy te, wiecie, marynarki w ogóle, ale myślę, że to nie jest aż takie proste na obecnym stanie. Tutaj jesteśmy niby komuś pomagamy, ale specjalnie ustawiłem, żeby tutaj było jak najmniejsze, tylko że nie mamy żadnego portu do naprawy. Dobra, już. Masz marynarkę? Nie. Czasami pokazuje, kiedy to jest po prostu nasze konwoje. No niestety, że tak powiem, konwoje to stracimy na bardzo dużo, przez to, że nie mamy jak stali do siebie wziąć. Dosłownie, żeby teraz zmniejszyć produkcję, żeby po prostu cokolwiek się nam produkowało. No, dajcie sobie jeszcze tutaj. No, dosłownie nie mamy praktycznie żadnych tutaj możliwości. Landlisy nas dosłownie zabiły. Teraz wojska w ogóle nie możemy wysłać, więc będziemy musieli odwoływać landlisy. Wow. Nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem. Dobra. Tutaj już mamy, no to ile jest portów, tak z 3, no to was rozdzielę, żebyście chronili porty. Nie, tylko jedną dywizję chciałem. Ale nie pilnujcie tego. No właśnie, no, dobra. Dobra, jeszcze wam się zgodzę. No. Nie powiem teraz, co jest oczekiwanie. To jest po prostu oczekiwanie, jak coś się ciekawego stanie, bo my tak, nie możemy zaatakować tu, bo jest taki problem, że
Nasze dywizje nie są aż takie mocne. Ogólnie rzecz biorąc, Austria próbuje się tutaj przebić, ale nie wiem, czy ona się broni, czy atakuje. Niemcy to nawet tutaj zbytnio nie robią nic, więc super. A Antanta to jak zwykle Antanta, ona nic w ogóle nie robi. Ona w ogóle ma problem z tym, że syndykaliści mi się tak wyzwolili. A tutaj jeszcze Amerykanie, Meksykanie. Wszyscy są w pokoju, więc no nie powiem, trochę słabo jest. Tutaj jest flota właśnie japońska i ona walczy z Brytyjczykami, ale dosłownie są nie jak... Oni mają takie potężne floty, a i tak nie potrafią tutaj porobić. No i się zjednoczyli z Kreta, to dawno. Jeżeli chodzi o Turcję, Turcja nie straciła swoich wszystkich dywizji, takie jak powinna. I Bułgarzy mają problem totalny z tym. Mają dwa razy defense bonus, super. Ale ja bym chciał pójść dalej, na przykład, nie wiem, tutaj ich okrążyć, tylko że jest taki problem, że ja nie mam dywizji do tego, nie mam w ogóle żadnego sprzętu. Więc tak naprawdę teraz to ja po prostu muszę czekać. Nic więcej nie mogę robić, bo zobaczcie, mam te wszystkie, dam tutaj i dosłownie już karabiny tutaj ledwo co nam idą, że po prostu nic się tutaj nie produkuje. Nie mamy stali. Więc no nie, niestety. Po prostu nam wszystkie konwoje zniszczyli i już nie możemy żadnej dywizji porobić. Totalne zero. Teraz dostaliśmy jeszcze bonus do tych, więc nawet mi się przyda. Tutaj mamy offense. Tutaj daje nam nawet paradrop. Nie powiem. Teraz stoję na rozwidleniu, że muszę znowu poczekać. A, jednak nie. Jednak nie. Okej. Okay. Atakujemy czołgi. Chciałem powiedzieć, że jestem na rozwidleniu, kiedy muszę poczekać, żeby tutaj zaatakować. Tutaj takie... A nie. Zdesantowali się Austriacy i w międzyczasie i dosłownie tutaj wszystko przejęli. No. Teraz my przejmujemy te czołgi. W ogóle mamy czołgi, zgaduję, że już część zdobyliśmy przez to, że je okrążyliśmy. Dobra, no to tak naprawdę... Nie, jeszcze jest szansa na to. Teraz to, co musimy zrobić, no to dołączyć do tych. Zrobimy tutaj właśnie, będziemy zdobywać się Marinesami, bo to są jedyne dobre dywizje. Więc to wszystko z tego odcinka. Jeżeli wam się spodobał, pamiętajcie, że kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcja, był z wami Trachon. No to cześć!